Cześć moje kochani, z tej strony zawsze Oki. Zauważyłam, że nie daję rady sobie zakryć. Spaliłam sobie nos, byłam na podwórku. Słuchajcie, te słońce jest niemożliwe. Witam Was na moim kanale. Zostawiajcie suba, komentarz oraz łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ dzisiaj są Wasze przepisy. Wow, dziękuję Wam za przesłanie ich. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna, jeżeli chcecie trafić na odcinek, no to musicie zawsze z przepisem wysłać mi zdjęcie. Prosiłam o to w poprzednim filmie, informowałam Was o tym, żebyście dobrze się wsłuchali, że jest bardzo ważne Wasze zdjęcie tego slime, żebym mogła go tutaj wstawić. Więc jeżeli nie dostałeś tego zdjęcia i dostałeś taką ode mnie wiadomość, żeby wylądować na odcinku, musisz dostać zdjęcie, ponieważ Twój przepis wydaje się ciekawy, to koniecznie je dosyłajcie. Jeżeli wylądujesz na odcinku lub wylądowałeś tak jak te trzy dziewczyny, to one otrzymały taką ode mnie wiadomość, że jesteście tutaj, więc mega się cieszę. Słuchajcie, to naprawdę był dla mnie zaszczyt wybierać między tych super przepisów. Omijam jeszcze te przepisy, gdzie no wiecie, bardzo łatwym taką podstawą jest klej, aktywator to jest boraks, czy tam płyn do soczewek, no i barwnik. To są dla mnie nudne przepisy, szukam czegoś mega ciekawego i uważam, że te trzy przepisy są naprawdę bardzo fajne i dziewczyny się postarały, wynalazły w czeluściach internetu, więc słuchajcie, bierzcie przykład, podsyłajcie dalej, a ja co, zabieram się za trzy teściki naprawdę bardzo fajnych przepisów, więc działamy! Zaczynamy od pierwszego przepisu i serdeczne pozdrowienia dla Róży Wąsi, gdzie poleca nam przepis na slime butter z klejem bez glinki, więc okej, troszeczkę się gubię w tym przepisie, ponieważ zobaczcie, są napisane składniki: klej przezroczysty, mydło, tarka, oczywiście do utarcia mydła i mąka ziemniaczana. I przechodzimy do sposobu przygotowania, oczywiście tutaj po kolei, i gdzieś zauważam, dodając aktywator. No ale aktywator nie został wypisany w składnikach, więc troszeczkę nie wiem, czy tym aktywatorem jest mąka ziemniaczana, chociaż nie wynika to z tego zdania, jak napisała, więc na to też trzeba uważać, ponieważ jeżeli czegoś nie ma w składnikach, to osoba, która zaczyna w slime'ach, może się troszeczkę gubić. No ale zobaczcie, zdjęcia są super, więc zaczynamy! Więc na początku wlewam klej, swój ulubiony, zresztą nie wiem, czy kojarzycie, biały. Na razie, dobra. Dodaję go tyle. O, zawsze tak obkręcam, ponieważ wtedy nie obkleja mi się tutaj ta, wiecie, ten koreczek. Dobra, mam mniej więcej tyle i na tę ilość mam zetrzeć 1/4 mydła, więc ja sobie wzięłam taką malutką tarkę. Wiem, że są tarki z większymi oczkami, ale wybrałam taką, żeby o wiele lepiej to wymieszać, ponieważ Róża, którą oczywiście jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, napisała, że to jest bardzo ważne, żeby wymieszać to mydło z klejem. Więc mydło też mi się trafiło białe, więc troszeczkę może Wam się tutaj zlać, ale tarcie mydła jest naprawdę bardzo łatwe, więc postaram się to zrobić jak najszybciej. Mam nadzieję, że jakiś przepis wyjdzie, słuchajcie, ponieważ ja wybieram bardzo specyficzne przepisy, takie najdziwniejsze, ponieważ szukam tego slime'a, którego można zrobić bez tych podstawowych składników, czyli klej i aktywator. Przyjrzyjcie się z bliziutka, wygląda jakby to taki puszek śniegu. I teraz mieszamy. O Jezu, przypomina mi to kokos. Fajnie wygląda, zobaczcie z bliska. O, w ogóle tak się popruszyło dookoła ta miseczka. Ale najważniejsze jest teraz to wymieszać, więc ja będę się starała po prostu naciskać najbardziej, jak się da. Oczywiście utnę ten materiał, ponieważ podejrzewam, że będę mieszać o tak z 4 minuty, może troszeczkę dłużej. Dobra, mieszałam to ponad naprawdę 5-10 minut, coś około tego, bo już mnie ręka zaczęła boleć. I teraz w tym momencie dodam aktywator, znaczy co ja gadam, kolor! Taki sam jak Róża wybrała, mam akurat przy okazji, więc zrobimy z tego coś niebieskiego. Dobra, 6 kropelek wystarczy, żeby... Chyba będzie fajny niebieski. Dobra, jest fajny niebieski. Ciekawe, czy mi to... gdzieś mi za daleko poleciał ten aktywator. Dodałam go troszeczkę, żeby powoli się połączyły składniki. Tej mąki ma być tyle, co slime. Okay.
Ale to fajnie wygląda. Jak się ze sobą łączy. O, wow. Chyba trochę więcej muszę jeszcze dodać tej mąki. O! Chyba za dużo. To mi przypomina ciecz. Dobra, wyciągam ten slimik z tej miseczki. Może tak mi będzie łatwiej to porobić. To się chce zachowywać jak ciecz. O, no. Powiem wam, że wyszło nawet coś super. Sobie sprawdźcie efekt przed. Mój jest troszeczkę inny, ponieważ to jest taka trochę masa slime. Tak nie do końca, ale ostatecznie zachowuje się jak ciecz nieniutonowska, tak? Dobrze, na pewno ją kojarzycie. W ogóle to jest hit, bo troszeczkę się brudzi w rękach. No ale jak dodacie więcej mąki ziemniaczanej lub aktywatora, ale ja wam chciałam to pokazać właśnie w takiej postaci, takiej lekko brudzącej, że jak ją zostawicie, to ona tak powolutku się tak rozpływa w tych rękach. A jak znowu bierzecie, to na takie fajne, takie niteczki też z niej są. Nie wiem, czy to zobaczycie teraz, ale genialne są te niteczki. Uważam, że i może nie wyszedł mi taki slam jak tobie, Róża, ale uważam, że ta masa też jest cool. Więc mega dzięki za ten przepis, a my przechodzimy do kolejnego. Więc zobaczcie. Jeszcze raz ostatecznie wam pokazuję, te niteczki tutaj latają w powietrzu. Żałuję, że nie mogę wam wszystkiego pokazać, serio. Kamera mi wszystkiego nie pokaże. Dobra, wersja moja i przechodzimy. Słuchajcie, kolejny przepis jest bardzo prosty, serdeczne pozdrowienia dla tęczy. Potrzebujemy tylko piasek kinetyczny, klej i piankę do golenia. Trzeba połączyć klej z pianką do golenia, dodajemy piasek kinetyczny i coś nam wychodzi. Ale słuchajcie, tęcza. Nie wiem, co oznacza słowo w Twojej wiadomości pomietlni. Aż sprawdziłam po prostu w internecie, czy te pomietlni to może jest jakieś nowe słowo, którego ja nie ogarniam, ale Google też mi nie pomogło. Więc jeżeli ktoś mi wyjaśni w komentarzu, co znaczy pomietlni, to dajcie znać. Wydaje mi się, że to pognieć, pomieszaj, coś ten deseń. Można się domyślić, ale dobra, działamy. Dolewam troszeczkę kleju, działam na małych porcjach, tym bardziej przy piance do golenia, bo pianka do golenia tak potrafi wywindować porcję kleju do góry razy dwa, a trzy, że za bardzo się nie rzucam. Dobra, chyba sobie muszę kupić jakieś kolorowe miseczki do robienia slajmów, ponieważ, słuchajcie, no od kiedy są zamknięte te sklepy, ja nie chodzę do żadnych takich niepotrzebnych miejsc. A wszystko jest dookoła białe, biały klej, białe wszystko i może to was denerwować. No dobra, dodaję troszeczkę kleju. Było chyba napisane, że to jest troszeczkę i mniej więcej 1/2 tego, ile jest tutaj kleju. Dobra. Więcej nie dodam. Nawet nie będę się rzucać. Wszystko białe, no naprawdę muszę ogarnąć te kolorowe miski. Zobaczcie, cały piasek kinetyczny wsypałam sobie do jednego pudełeczka. Czekajcie, bo muszę wam pokazać w sumie, co jest na spodzie. I on tak fajnie, kolorowo się tutaj mi połączył. Miałam po prostu resztki. Zamiast trzymać w czterech dużych opakowaniach, trzymam w jednym. Dobra, dam troszeczkę fioletowego, bo to tam trzeba dać szczyptę tego piasku kinetycznego. Znaczy nie wiem, czemu piasek kinetyczny, w tym już jest klej. Ale fajne kolorki, też tak sądzicie? Bo ja tak sądzę, no dobra. Fajnie się testuje wasze przepisy, im bardziej dziwniejsze, tym bardziej ja jestem zaintrygowana. Więc im bardziej jaśniejsze przepisy wysyłacie i wysyłacie do tego też zdjęcie, no to to są pierwsze przepisy brane pod uwagę. Zawsze musi być zdjęcie, jeżeli przesyłacie mi przepis. Dobra, pomietlni. A może to pomietlni wpływa na to, że ten slime się z tego robi, ale ja nie wiem, co to znaczy pomietlni. Ta masa tak jakby zrobiła się inna, zrobiła się gęściejsza, zrobiła się w kolorku fioletowym, no ale to dalej nie jest ten slime. Dobra, dodajemy jeszcze troszeczkę. A, nic się nie może zmarnować. Im więcej dodaję piasku kinetycznego, tym większy mam opór, więc
dobra, może coś z tego będzie, koleżanki i koledzy tutaj mnie obserwujący, o, ale klej się jeszcze i jeszcze dodam, może faktycznie z tego wyjdzie slajmik, uhu, ale by było super. Coś się dzieje, moi drodzy. Odkleja się od ścianek. Wow! Dobra, i jest szansa. Szansa na sukces. Z tego... Ja nie mogę, dobra. Z tego wychodzi slime. Oczywiście zbieram. Ja pamiętam w swoich pierwszych filmach, jak ja się skupiałam na tym, żeby wszystko odkleić z boków. Słuchajcie! We did it! Zrobiliśmy to! Ja naprawdę w to nie wierzyłam. Wyszedł nam slime. Okej, jestem very happy and very szczęśliwa. I znowu sobie tutaj, to bardzo pomaga takie traktowanie tego slime'a tym piaskiem, że mi się nie klei tak on bardzo. Wydaje mi się, że tamten twój slime jest taki bardziej przezroczysty, ale chyba użyłaś innego kleju, no bo ja użyłam białego. Więc dobra, zbliżenie, ja odkładam piasek kinetyczny, wyszedł mi faktycznie z twojego przepisu slime, więc jestem w szokensie ogromnym, ale takim mega szczęśliwym, ponieważ zauważyłaś na początku, że nie dość, że nie do końca wierzyłam, no to jednak udało nam się pominąć słowo pomietlni i udało się, wow, z tego jest naprawdę super masa. Elegancko, na różne sposoby można wykonać taki slime. Mega się cieszę. Sami zobaczcie teraz, jakie ładne rzeczy tu wyjdą. Mamy to. To wygląda jak lód. Widzicie to? Wow. To jest fenomenalne. Od razu wam mówię. Fenomenalne. Nie wierzę. I rozciągamy. Powiem wam tak, jestem mega zadowolona i mega szczęśliwa z tego slajma. Nie spodziewałam się i lubię właśnie takie zaskoczenia, że podchodzę i myślę sobie, a nie wyjdzie, a wy zaskakujecie mnie i wychodzi taki slajmik. Dobra, mega się cieszę. Jestem naprawdę przeszczęśliwa, jak coś wyjdzie, kiedy wychodzi slajm. O, zobaczcie jego fakturę. Chyba nam się struktury troszeczkę różnią. Nie wiem, z czego to wynika, ale ważne, że wyszło. Wow! Więc dobra, przechodzimy do kolejnego przepisu, a dla ciebie jeszcze raz serdeczne pozdrowienia i podziękowania, że ten slime wyszedł, więc przechodzimy dalej! I mamy ostatni przepis na tapecie. Słuchajcie, serdeczne pozdrowienia dla Sary. Przesłała nam przepis bez aktywatora, bez kleju i żadnych innych maseczek, a będziemy potrzebować tylko trzy rzeczy, mąkę, mydło i olej, więc jestem bardzo ciekawa. Ciekawa jestem też, według tych zdjęć to tak nie do końca wygląda jak slime, no ale może być tak jak poprzednio, przy tęczy, że nie wyglądało, a wyszło, więc nie zastanawiam się dłużej, po prostu przechodzimy do przepisu i sprawdzamy, Sara, czy coś nam z tego wyjdzie ciekawego. Mam przy sobie miseczkę, oczywiście jak zwykle zaczynam film, hello, mam miseczkę, jakbyście się nie domyślili i nie widzieli, ale dobra, jest. Pierwsze, co muszę dodać, to 5 łyżeczek mąki. Mam mąkę pszenną zawsze przy sobie, bo nikt nie powiedział dokładnie jaka, więc zawsze będzie to ta pszenna. Raz, dwa, trzy, cztery, takie było małe i 5. Dobra, okej, jest. Następnie dodajemy 3 łyżki mydła. Nie zostało również zaznaczone jakie, więc mam mydło do rąk. I jeżeli mam łyżeczkę, to po prostu muszę dodać tego 6 raz. I ja sobie dodam jeszcze barwnik, jakieś takie 2 kropeleczki niebieskiego. Ze względu na fakt, że ten różowy będzie wyjdzie bardzo jasny. I teraz najważniejsze jest to, aby długo to mieszać. Było napisane, Sara, że jakoś około 5 minut, więc dobra. Podejrzewam, że będę potrzebować więcej mydła, ale to nic. Chociaż zobaczymy, bo nie chcę, żeby wyszła mi papka i może być tak, że będę musiała dodać mąki.
pięknie pachnie. To dzięki temu, że piękny zapach mydła do rąk mam. O Jezu, jak to pachnie. To by się chciało zjeść. To przypomina mi zapach takich moich ulubionych lodów, kuleczek w puszce z dzieciństwa. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Dwie łyżki oleju. Dobra, będę musiała to zrobić na oko. Dwie łyżki oleju, czyli cztery takie. To dużo. No dobra, jest napisane, żeby powstałą masę przełożyć na 30 minut do wody. Więc przygotowałam sobie wodę i przełożę tamten slime na 30 minut. Dobra, jest cały pokryty. I wracam za 30 minut. Przyjrzyjcie się, jak to wygląda po pół godzinie. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jaką uzyskam masę, kiedy serio już to wyciągnę z tej wody. Ten tłuszczyk, czy olej wyszedł na zewnątrz, ale to chyba mi się rozwala troszeczkę. Zaraz się to tak jakby rozpuszcza, jak to tak ruszyłam w tej wodzie. Więc wyszło mi takie coś. Ładnie, przepięknie pachnie. No bo jest to oczywiście mąka, olej i ten, ale... Babka. Co sądzicie? Dajcie koniecznie znać, moi drodzy. Ja Wam dziękuję jeszcze raz za te wszystkie przepisy, no ale tutaj jednak nie wyszło nic. Trochę ma to szansę na takiego slajma, ale mega, mega brudnego. Więc moi drodzy, jeszcze raz dzięki Wam za te wszystkie przepisy. Podsyłajcie je na mojego maila. Oczywiście znajdziecie go w opisie pod filmem. Razem ze zdjęciami. Nie zapominajcie o Waszych zdjęciach wykonanego takiego slajma. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć kochani. Pa!